Bitwa musi kończyć się. Witam szanownych zebranych w kolejnym odcinku z Gwinta. Słuchajcie, wiem, że dawno odcinków nie było. Poczekajcie, zrobię mulligan i zaraz sobie pogadamy. Czyli wywalimy Marremę, wywalimy co jeszcze, bo to oczywiście Opedagon deck, który już mieliśmy okazję przetestować. Myślę, że to wywalić. A wywalę, co mi szkodzi. Aha, i zemsta tutaj się wywalało, dobra, czyli wywalamy Archespora. Mglak, świetnie. No i tak, co ja chciałem powiedzieć? Aha, że nie było dość długi czas odcinków, zdaję sobie z tego sprawę jak najbardziej. Problem jest w tym, że zepsułem tak dźwięk. Chciałem zrobić idealnie, zepsułem, nie mogłem sobie poradzić, żeby to cofnąć. Chciałem i tak te szumy usunąć, które były. I myślę, że coś mi z tym wyszło, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze nie jest tak, jak być powinno. Dobra, musimy coś zagrać. Tylko co? To jest problem. Może trolice, bo i tak musimy coś z deku wyciągnąć. A przy okazji sobie zjemy takiego i dwóch tych ziutków sobie postawimy. No i tak, problem właśnie w tym, że albo były szumy, albo był jakiś konkretny bełkot. Także nie szło nic kompletnie zrozumieć. Wydaje mi się, że to trochę poprawiłem. I teraz jest na pewno mniej szumów. A czy ten bełkot jest, no to będziemy musieli sprawdzić. Jeżeli będzie, no to ten odcinek się nie pojawi i się nie dowiecie. A jeżeli nie będzie bełkotu, no to albo będzie na tyle znośny, że jakoś ten odcinek jeszcze przejdzie, no to go wrzucę. Mam nadzieję, że coś napiszecie, jak dźwięk, a może jakieś wskazówki, jak ten dźwięk zrobić, bo naprawdę jest spory problem z ogarnięciem tego. Dobra, 25 punktów, to nie ma sensu się tutaj z nim bić. No bo obecnie jest to zrobione tak. Mikrofon jest podpięty, znaczy do komputera, to wiadomo, ale bardziej chodzi mi o programy. Dźwięk z mikrofonu idzie bezpośrednio, mogę wyrzucić, bezpośrednio na program, który nazywa się Voice Meter. Tam przechodzi taką delikatną modulację i z tego programu wychodzi na Reaper. Nie, odwrotnie. Mikrofon idzie na Reaper, wychodzi odszumiony i później z Reapera idzie na Voice Meter. Voice Meter prowadzi delikatną modulację, a on mi tu zapasuje? Czemu mi pasuje? Dobra, zagramy sobie takie. Tak, i z tego Reapera idzie na Voice Meter, tam przechodzi delikatną modulację i dopiero ten dźwięk idzie na OBS-a. OBS już tam nic nie robi, bo i tak nie działał. Jeśli chodzi o odszumianie, nie wiem dlaczego. No ale nie chciał działać, tak więc OBS nie robi tutaj nic. I wydaje mi się, że przez ten właśnie Reaper ten bełkot jest, bo mam niestety w pokoju bardzo duże szumy. Zresztą mogliście się o tym przekonać na niejednym odcinku, że po odszumieniu i tak te szumy zostawały. I wydaje mi się, że przez to mi to bardzo zniekształca dźwięk. Nie wiem, czy nie będziemy musieli wrócić do starego systemu nagrywania, czyli odszumianie w postprodukcji. Bo na żywo niestety chyba nie będzie to możliwe, no ale zobaczymy. Oczywiście dobrałem dwie zemsty, co mnie nie urządza tutaj za bardzo. Mógłbym zagrać Imlerita. I chyba tak zrobię, że zagram Imlerita, tylko nie mam go czym zbufować i to jest problem. Albo zaczniemy od przerazy. No i jakiś bufik dla Imlerita jest, to nie ma tragedii. Przynajmniej będziemy szli jako drudzy. I co sądzicie z tym dźwiękiem? Macie jakiś pomysł, jak to ogarnąć? No, zmniejsz szumy w pokoju. Nie, to ja wiem. To już nawet zamykam okno w taką pogodę, jakie mamy. I to niewiele daje, a ja tutaj ubieram. Dobra, co my chcemy tutaj zagrać? Na pewno byśmy chcieli zagrać Imlerita, ale oczywiście zagrałem przerazę. Inteligent zagrał przerazę, żeby nie móc zagrać Imlerita, bo mu ta przeraza go zabije. No ale myślę, że tą przerazę sobie
troszeczkę osłabimy. Teraz by wypadało zagrać coś w tego alchemika. A powiem wam, że trochę zepsułem z tym sabatem. Powinienem najpierw zagrać jednak tego sabata i dopiero później zagrywać tą przerazę, jak już będzie sabat zbufowany. Ale nie miałem czym bufować, no to też jest inne. Inna sprawa. Witaj, o co chodzi? No, czyli zestrzeliby nam sabata, no to może i nie jest tak źle, jak myślałem. No i dobra, i teraz zagrywamy sobie takiego zgnilca. To też jest dość niezłą opcją. I teraz, albo rzucamy na zgnilca gryfa, albo rzucamy archespora, żeby jeszcze trochę postrzelał. Prawdopodobnie archespor, żeby było tych punktów trochę więcej. Archespor. Później tam rzucamy gryfa na zgnilca i zgnilca niszczymy. No, whatever. Tak też może być. No to gramy archespora. Czyli na pewno by nam sabat zginął. A on teraz nie ma czym zabić sabatu, bo sobie odkrył wszystkie skorpiony. Znaczy może zagrać skorpiona i strzelić sabat, ale to już niewiele wtedy daje. Cesarstwo niesie światu postęp. Uh-oh. No to mamy problem. To taki dość spory. Co to robi? Maszynę ze swojej talii. No tak średnio mam maszynę w talii. Dobra, zagrywamy takie. A to na koniec tury? Tak, jeśli ta jednostka przeżyje, ale tak średnio widzę, że je przeżyła. Serio, w płotkę żeś strzelił, no co ty robisz? Tego 11. Trzeba było strzelić. Fatier chyba, tak. No, wam powiem, że będzie ciężko to wygrać. Co prawda jeszcze jest Uma, który albo nam dobierze kartę, albo... Będę twoimi oczami, wstawi wszędzie zagrożenia. I to jest chyba... Znaczy Uma, sklep. I to jest chyba czas właśnie na sklepa. Dobra, oczywiście w typu czarodziej. Obojętnie gdzie. I tutaj mam tak. Brązową lub srebrną kartę specjalną ze swojej talii. No średnio. Dobierz kartę i rzuć urok na, losowego wroga. No to jedynie dobierz kartę, jak nie dobraliśmy wszędzie zagrożeń. A szkoda, bo teraz by się przydały. O, bez kost. Świetnie! Tym bardziej, że nie mamy żadnych zemst w deku już. No to taka karta jak najbardziej się przydaje. Czemu coś zabiłem, co mogę skrzesić fajnego? Nie. Dobra, Fatierek dostał. I teraz tak, bez kost nic nie daje. Mogę go zjeść królewiczem ropu. No i prawdopodobnie tak zrobię. Tylko czy już teraz, czy jeszcze nie? Niech będzie. Tu jest najmniej punktów. No i zjadamy ten bezkost, bo on mi tutaj nic kompletnie nie daje. Fajnie, że zaraz przeraza zginie, to będziemy mogli sobie... A nie, nie wstrzelimy jej. Ja powiedziałem, będziemy mogli sobie ją zjeść, ale też jej nie zjemy. A u nas coś dużego jest? Nie ma nic. Możemy co najwyżej zagrać cyklopa i strzelić sobie w tego. To też nie jest takie głupie. Ewentualnie tym możemy uzdrowić archespora. Tymi też możemy coś porobić, ale może najpierw Uma, co? O, Igni. No, dyszkę mu zdejmiemy. Tutaj co to robiło? Tworzy brązową lub srebrną kartę alchemii. To nie jest złe. Może nawet lepszy niż ten Geralt i dzik morski. Nie, ja chyba wezmę tego Kijana. Weźmy Kijana. Tworzymy brązową lub srebrną kartę alchemii i mamy tak, jaskółka, mardroeme i bomba dwimerytowa. No to mi nic nie daje. Weźmiemy sobie... Niech będzie takie. Ulepszamy jednostkę, tutaj tą oczywiście. Plus 3, dostaliśmy mniej punktów niż za jaskółkę, czyli wybrałem chyba najgorzej jak mogłem. Ale przynajmniej jeszcze strzela. Kwestia tego, że jak zagram to, to mi się rozbije na fatierze.
Czy ja chcę już grać takie? No chyba średnio. Czy ja mogę coś sobie wskrzesić fajnego? No nie mogę nic sobie fajnego wskrzesić. Szkoda, że mi nie poodkrywał, to bym zabił mu tego. Tak, zabiłbym mu tego i bym sobie na spokojnie go wskrzesił i jemu zadał obrażenia jego kartą. No ale tak nie zrobię, bo nie mogę. Ten wchodzi, zadaje temu 3 obrażeń i ginie. No wam powiem, nieciekawie to wygląda. 5. Jak gdzieś 5 punktów mogę, tu mogę 5, to wolę tutaj. Jesteśmy 4 punkty w plecy, to jeszcze nie jest tak źle. Tylko tego Sabata nie ma jak zagrać. No to jest dość spory problem, jeśli chodzi o Sabat. I teraz tak, czy jak ja wskrzeszę od niego przerazę, to ona będzie cały czas szpiegiem i nie da mi karty? Czy będzie u mnie? Nie wiem właśnie. Mógłbym spróbować. Chyba nie mam i tak innej opcji. On skrzesił zgnilca, a na szczęście nie ten rząd, który by mnie jakoś konkretnie bolał. Dobra, ja wskrzeszę tą przerazę. Zobaczę, co się stanie. Do niego. Aha! Nie, no spoko. To trzeba przyznać, że to redom wyszło. Nie dość, że nie daje karty, to jeszcze ląduje u przeciwnika. No powiem wam, że no redzi tutaj kawał dobrej roboty zrobili. 100 twarzy na twój rozkaz. Nie dość, że nie działa dobranie karty, to jeszcze przeciwnik dostaje 13 punktów. No, trzeba przyznać, że mają łeb nie od parady. Dobra, trzeba by coś tutaj... Tego cyklopa by trzeba było wcisnąć. Tutaj 2 punkty tracę, ale sobie zjadam gulem. Myślę, że tak zrobimy. Ewentualnie tego Archespora. No właśnie nie wiem, może tego Archespora z dyszką. Tak, zrobimy w ten sposób, żeby te 4 jeszcze strzelił. No, najlepiej w tego, najlepiej go rozwal. To strasznie mam na ręce pouszkadzane te karty. No dobra. To akurat nie ma takiej tragedii, bo sobie zjemy tą kantarelę. Jesteśmy tylko minus 8 punktów. Gdyby nie przeraza, byłoby lepiej. Dobra, strzelił. No, z tym jest problem, no bo nie ma go jak zagrać. Trzeba było w tej pierwszej turze go cisnąć. On teraz zginie, jo. I tyle, jeśli chodzi o Sabata. Lepiej od razu się poddaj. Jeszcze jedna pożoga. Ja pierdzielę, no serio. Sobie mogę zagrać takie. O, w gryfa. Ale to i tak jestem na minus 25 punktów. No to już jest jakieś przegięcie. Dobra, kolejna gierka. Ciekawe, z kim tym razem sobie zagramy. Z Kalwejtem. Czyli znowu Nilfgaard. Ostatnio dużo Nilfgaardu się pojawia. To jest dość ciekawe. To jest sam praktycznie Nilfgaard. Dobra. O, przeraza może być. Na początek spoko. On pogód raczej grał nie będzie, tak mi się wydaje. Więc arcygryfa mógłbym tutaj... Ajha, i tego zgnilca. I oczywiście zostawiłem Dao, bo zapomniałem, że zemstę trzeba wywalać. Standardowo dla mnie. Bawię się w jakieś wymiany arcygryfów, a zostawiam zemstę. No tak tym deckiem zapewne nie gramy. No i dobra, ale przynajmniej zaczynamy, to jest dobre. Sabat na trzecią turę. Mogę dobrać kartę, ale pewnie dobiorę jakieś badziewie. Dao mogę wstawić, ewentualnie nie, to pod zgnilca może być. A ja wstawię tego Dao, a co mi szkodzi? Będzie akurat pod gryfa. Pod cyklopa co prawda nie, bo cyklopa nie mam, ale pod gryfa zawsze spoko.
On akurat z cyklopem jest fajny, bo nie dość, że cyklop wchodzi za 11. Strzela za 6, czyli już mamy 17 punktów. To jeszcze 8 punktów się tworzy na stole. To jest naprawdę dobre zagranie z cyklopem. Ktoś pytał, nie widziałeś mnie. Okej. My teraz tak. 17 punktów. Z brązu, jak najbardziej. Porządek musi zatriumfować! 12 z odkrytym skorpionem. Proszę, kurczę, strzeli w coś. O, tak, dało, możesz rozwalić, jak najbardziej. To jestem za, żebyś dało zniszczył. Może Kimę. O, albo wyciągniemy tego Mglaka z deku. Też dobry sposób. Czy tu? Czy tu? Czy tu? Tu czy tu? Tutaj te dwa punkty możemy stracić. I tak będziemy na plusie. Ja mogę zagrać Kuroliszka na Dao, tylko po co? Niech on się tego Dao pozbędzie. No i teraz 12. No to w sumie dobrze, że tu zagrałem. Znowu strzelił. Minus 14 punktów, no to już nie jest mało. Trzeba tutaj powoli ogarniać. 12 punktów muszę zrobić co najmniej. Czy to mi daje 12 punktów? Plus zgnilec, plus tam strzał. No ciężko stwierdzić, ile ma zgnilec? 8, czyli 9. No daje. To robimy tak. Gnilec. I tu. Nie, nie tu. Tutaj. Bym się pomylił i zagrał go na dół. Bym strzelił za 2 i bym był. 1 punkt w plecy zamiast 1 punkt do przodu, a to jest dość istotna sprawa. Bo on by spasował, ja bym był. No tak bym był w dupie, za przeproszeniem. Że mógłbym tą grę poddać, jakbym zrobił odwrotnie. 15 punktów. Czyli 13 trzeba zrobić, co najmniej. Mógłbym zagrać tego. Znaczy Kuroliszka w Gryfa. Ale wtedy dostajemy ile punktów? 6 i 5, czyli w sumie 11. Mało. Tego zagrywam, ginie. Zabić mu nic nie zabiłem. Chyba będzie trzeba to spasować, wiecie? Mogę jeszcze zrobić tak. On dwóch daje, co? Nie, jednego, to spoko, to sobie go wymienimy teraz. Będzie pas? Nie, będzie Cantarella. Nic się przede mną nie ukryje. No, powiem wam, że tą szału nie ma. Jakby był Geralt, ale by się naciął, co? Ale w sumie musimy teraz zrobić tylko 11 punktów. Tyle punktów jestem chyba w stanie zrobić, bo tu dostaję 5 punktów, tutaj też dostaję 5 punktów. To jest w sumie... Nie, to za mało. Mogę zjeść sobie tego i będzie 11 punktów, ale no tej Cantarelli później nie zjem. Dobra, niech będzie tak. Grunt, że jesteśmy ciągle w grze. Zaraz dostaniemy Geralta i spalą nam się dwie trzynastki. Ale to zawsze będzie Geralt mniej i będziemy mogli spasować, też jest dobra opcja. Nie pracuję. No, Leo. Ojej, minus 18, no to nie, no to teraz to już pasujemy, no. Teraz to już tego tak nie zostawimy. Bo ja tylu punktów nie ogarnę, znaczy... Nie no, nie byłoby opcji tyle punktów ogarnąć. Na trzecią turę mamy naszego Sabata. To jest jedyna karta, która nam może wygrać trzecią turę. Tego się pozbyłam. O, jest Uma, fajnie. Szkoda, że w tej turze, a nie w poprzedniej. No i dobra, no to jakim gramy? Nie widzę sensu zagrywania czegoś mocniejszego. Mglaka mógłbym dobrać. A nie, Mglaka już grałem. Co ja w ogóle...
Teraz powiedziałem. Dyszka. W sumie nie wiem. No, Ozre byłby lepszy, Manticora lepsza, sklep lepszy. Może Kuroliszka. Nie, wywalę to. O, Ozrel, fajnie. Ozrel 18 punktów. Tak jest. Dobra, zaczynamy. Gramy sabat, nie popełniamy tego błędu co wcześniej. Pomimo tego, że nie mogę jak zbufować, to i tak go gramy. Jedną kartę możemy jeszcze dobrać, czyli prawdopodobnie Skuroliszka. Znaczy chodzi o to, że dobrać do ręki, no bo wiadomo, możemy dobrać kartę z rekonesansu, możemy sobie ogarnąć kartę z klątwy umy, ale chodzi o to, że dobrać kartę do ręki z deku. Tutaj mamy kantarele do zjedzenia i tu mamy przerazy do zjedzenia, bardzo fajnie. Kalveit? Nie powtórzę. O, to ciekawe. Kurde, ale przynajmniej kartę nam dał, to nie jest tak źle. Przynajmniej kartę dostaliśmy, czyli jest całkiem fajnie. I teraz tak. Gramy Królewicza na tego arcygryfa. Tak, na arcygryfa gramy Ropuchę. Bezkost się przyda, bo mamy do wyciągnięcia jeszcze Archespora z deku. I teraz oczywiście gramy Bezkost. Sprawa jasna, żeby ten już Archespor robił jakieś tam punkty. Zginie ten świat. Dobra, tu go sobie zagramy. On już niech sobie tutaj powoli strzela. W ogóle zauważyliście? On ma prawie cały dek animowany. Wilgefortz animowany, Asira animowana. Piechurzy animowani, golemy animowane. Alchemik nieanimowany, to jak to tak? Dobra, co my teraz chcemy zagrać? Można by już skrzeszać powoli tą przerazę. W sensie zjadać. A jeszcze tu mamy niezłe wskrzeszenie. Bo możemy wskrzesić strażnika albo rycerza za punkt więcej. Też jest całkiem spoko opcja. Mogę też alchemika i coś mu odkryć i zepsuć mu na przykład skorpiony, ale nie wiem, które będą skorpiony. Także słabo to widzę. Cyklop, ale cyklopa to sobie wyciągniemy później. Tutaj mamy reset. Umy może. O, motylki. Jeden punkt obrażeń. Tutaj ten ginie, wchodzi tam pogoda, może być. No to weźmiemy tego. Nie wycofywać się do diabła! Turak na rok wejdzie. Zawsze tam jakieś punkty się stworzą. No motylki by mi za dużo tutaj nic nie dały. Wyrównają mi tylko... O, patrzcie. Ale przynajmniej nie jako damage, tylko jako... Czyste niebo, także za dużo nie zrobił punktów. No i teraz kwestia tego, co ja chcę zrobić. Cyklop jeszcze za wcześnie na Archespora. Tutaj nie ma za bardzo na co grać tego Kuroliszka. No to może już powoli zaczniemy wskrzeszać, co do wskrzeszania należy. Czyli 17. Powiem wam, byłby spory problem, gdyby nam to poniszczył. Płotka z ręki! Ale mnie to cieszy. Jak ja lubię płotkę z ręki. Jak przeciwnik zagrywa, bo samemu to ja nieszczególnie. Dobra, Ozrel. Chyba Ozrel, tak mi się wydaje. Na przerazę. Pięknie. I teraz tak, żeby coś jebitnie zbufował, tak do 50, wszystko co ma, w jedną kartę, a my Kuroliszka i dziękuję. Byłoby za pięknie. Tak się niestety nie dzieje. Zwłaszcza na odcinkach, bo ja gram sam, to czasami się tak zdarzy. Dobra, klucznik, klucznik. No chyba klucznik, tak mi się wydaje, że klucznik. No bo na cyklopa jeszcze jest za wcześnie. Tak, niech będzie ten klucznik, ale w ten sposób. Bo jeżeli ma... Zapomniałem, Fringile, o. To nam zmniejszy obrażenia. Znaczy,
punkty. A weźmiemy sobie animowanego, co nam szkodzi. Tu jest 36 punktów, to w ten sposób można zagrać. Offringilla robi tak, że z lewej strony przerzuca punkty na prawą, czyli jakbyśmy zagrali odwrotnie, to będziemy tutaj podatni na Offringilla, a tak nie jesteśmy. No to trzeba zwracać uwagę, grając zwłaszcza przeciwko Nilgardowi. No czasami ktoś tam tą kartę stworzy, tymi utwórz, coś tam, kartę. Oj, to niedobre. Ale wiadomo, nie jest to takie złe, jakby było... Znaczy chodzi o to, że jeżeli nie gramy przeciwko Nilgardowi, to nie musimy aż tak bardzo wokół tego grać. Ale na Nilgard jednak by trzeba było uważać, bo ta Fringilla czasem się pojawia. Rzadko, bo rzadko, ale się pojawia. Dobra, myślę, że to jest czas na Cyklopa, bo Króliszek mi tu nic nie daje. Dobra, tutaj tak, dwie jedenastki, będzie 25 za dużo. Tam nie chciałbym pod Geralta, no to zagramy tak, Archespora. Archespor miał 7, więc... Coś, co ma więcej niż 7 tutaj. I strzał za 4, pięknie. 18 punktów. Serio? A to nie mógł sobie strzelić w coś innego? Ktoś miałby punkt więcej. Dobra, i Króliszek. Na moich to nic nie da, ale myślę, że... Na jego już jak najbardziej. Jeden punkcik może być. 9. Przegraliśmy. Jednym punktem. Jednym punktem przegraliśmy. Czajcie to? Jednym punktem. Ale masakra. Jeden punkt. No ale jak widzicie, deck złożony z kart, które są uważane za przegięte, wcale nie musi być przegięty. I to mamy mechanikę zemsty, która uważana jest za przegiętą. Mamy Sabata, który uważany jest za przegiętą kartę, a ginie zaraz jak wejdzie. Klucznik dobry, klątwa umy dobra, sklep uważany za w ogóle przegiętą kartę, i takim deckiem da się przegrywać na randze 8. Na 8 randze się przegrywa. Ale teraz wam powiem, gwint wygląda mniej więcej tak, że dobrzy gracze są na każdej randze. Po prostu nikomu się nie chce tej rangi wbijać. Wszyscy czekają na homecoming, zobaczymy co to będzie. Homecomingiem, ale wydaje mi się, że to będzie zupełnie nowy gwint, a nie stary gwint. I to mnie dość boli, że to będzie już trzeci gwint, a nie ten pierwszy podstawowy fajny. No ale nic, nie będziemy tutaj marudzić teraz o gwintach, o homecomingach i o innych rzeczach. Będziemy się żegnać, tak więc ja się z wami żegnam. Bywajcie. Cześć.